Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i jeżeli się nie mylę, to jest setny odcinek z Dark Souls 2, więc może delikatne... Tak jest. No, ale w sumie tutaj nie ma powodu do celebracji, bo pewnie zaraz zginiemy za narożnikiem. Mimo tego, że użyłem Humanity, czy tam człowieczeństwa, to i tak dotarcie do miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo znowu próbuję raszować. Co zawsze jest głupie. Zawsze. No nie ma... Choć nie, w sumie z dwa przypadki bym znalazł, gdzie raszowanie jest mądrzejsze niż bawienie się z każdym przeciwnikiem z osobna. No ale dobra, tymczasem uwaga, bo trzeba popisać się dobrymi unikami. Można delikatny skok w bok. Dobra, już na pewno czarują za moimi plecami i przede mną nawet. Nie, dobra, dobra, ale nie, w sumie na tym fragmencie trasy już raszowanie jest chyba w porządku. Bo oni tutaj nie wchodzą. A, poza tym znowu nie mam kurde windy. Ej, dobra, ja mnie zaraz zajdzie, no właśnie. Wiedziałem, tylko sługa tutaj może się wypuszczać. On pewnie operował wajchą tutaj. Ale stoi na zewnątrz, nie zagraża. Przynajmniej jeszcze nie. Dobra, przygotujmy mroczną broń. No mam nadzieję, że nie zeskoczy za mną po prostu. Choć w sumie na takiej wysokości to już byłoby mi na rękę. A nie, ale co? Jeżyki pomijamy? Nie, to jest kolejny głupi pomysł, ale... No ale... Kurde, no... A, dobra, spróbuję zawalczyć. Oj, 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 nie, 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 nie. I nawet się przed tym zasłonić nie mogę. No to świetnie. Nie, naprawdę, chyba to będą najbardziej upierdliwi przeciwnicy. W całym Dark Souls w ogóle. Przynajmniej dla mnie. Nie, jeżeli znacie na nich jakąś złotą metodę, to proszę, z okazji setnego odcinka, powiedzcie mi. Zdradźcie mi tą metodę. Bo póki co ja wiem tylko, jak ich omijać. Dobra, żebym nie wpadł tylko na żadnego. Nie, no głupi pomysł jak zwykle. Takie raszowanko. Ale tam są drzwi. O kurde, kolejny jeż. No nie, 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 nie. Gdzie są moje dusze? Ominąłem je? O kurde, no to lipnie. Dobra, dwa łyki, dwa łyki. Nie może być mowy o jednym tylko. Dobra, ale jest, udało się. Ile? 7 tysięcy tylko? No nie, no kurde. Myślałem, że ryzykuję o poważną kwotę tam. Że ryzyko jest podjęte właściwie, proporcjonalnie. Cholera, no też nie z tej strony. No tak, ale na górę jak spieprzę, to mnie jeże nie dogonią. No, 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 jest. Chyba jestem bezpieczny. Choć nie do końca. Tam jeszcze ktoś strzela, tylko skąd? A dobra, nie stójmy jak debil może. O właśnie, jakbym... Tylko jakby to we mnie weszło. Coś czuję, że miałbym zrobione niezłe kuku. Shit, co to było? Czyż jakiś obszarowy? Ale kurczę, najmocniejszy cios i jeszcze go nie zabił. Za pierwszym razem, ale chyba właśnie mroczna broń mi się skończyła. Albo on sprawił, że mi się skończyła. Ej, nie, dobra, to jest jakieś wejście jeszcze. Kurde, tylko na górę. No ja rzuciłem tą mroczną broń, no już mogłem wykorzystać. Ej, będę miał okazję. Ty jesteś wrogiem, przecież widzę. No, cześć. Aczkolwiek... Nie podoba mi się to, że mogę cię namierzyć. Dobra, sobie idę dalej, nara. Nie wiem, albo... Będzie mi pomagał, albo zaatakuje mi zaraz plecy. Raczej to drugie, raczej to drugie. Ej, spadł? Nie, tam idzie sobie. Powolutku kroczy w moim kierunku. Nie, dobra. I w dalszym ciągu jeden cios nie starcza. Ej, nie wiem, ty chcesz mnie zaatakować, czy naprawdę mi pomóc, bo... Zaczynam się martwić. Kurde, ale to jest beton. Ukłonię się, co zrobi on. Co zrobi on? Nic, jesteś maszyną. Może hura? Pogratuluj mi setnego odcinka z Dark Souls 2? Też nie. Ej, nie, serio. Póki nie, on nie zaatakuje, ja też tego nie zrobię, ale... będę stwarzał bezpieczny dystans od tego gościa. Moment, tu... Jest i ognisko, dobra, okej. Ale mi to teraz Dark Souls przypomina, jedynkę. Bo to mega podobne pomieszczenie. Mega podobne. A wiedziałem, co za świnia. Dobra, teraz mój backstep za karę. Ale kurde, nie zabił.
A to dziwna historia. Niespotykana wręcz. Dobra, ale walka koło ogniska, tego jeszcze nie było w dodatkach, chyba. Dobra, zatkuj tu mającą, proszę. Okej, okay, zbyt ochoczo podskoczyłem do niego, to prawda. Gdzie on ucieka? Chyba, że się napić, tak samo jak ja to zrobiłem. Ej, nie, serio, gdzie on zwiksował? Ej, tam na dół zeskoczył? No naprawdę, serio? Jeżeli tak, no to... debil. Po prostu debil. I lepiej go tam zostawmy na dole. Chyba, że zaraz się będzie próbował wspiąć tutaj. Bo to tam się komuś działa krzywda. Czyli serio wydaje mi się, no właśnie. Samym zaraz zleciał, kurde. Miałbym się spyszna, nie? Miałbym się spyszna. Dobra, no to może tak. Ej, no kurde, co jest? No, to rozumiem. Ruszysz? Ruszysz, dobra. Będzie chciał wejść po drabinie. Wystarczająco go podjudziłem. To może tak. Hop. No i tak musi w tym stać teraz. Przynajmniej trochę. Co ty mi tu, kurde, za bomby rzucasz? Łoś, chłopcz. Musisz pleców pilnować, pleców. O, i czemu tak stanął? Jakby mu życie już nie było miłe. Ani trochę. I wyprowadza chybione pchnięcia. No co ty wyprawiasz? No patrzcie, co za łeb. Ale dobra. Ja mam na takich łbów... O kurde! Sposób. Nie chodziło mi wcale o zeskoczenie na dół i śmierć. Z ręki jeży. A to właściwie z kolców. E nie, serio? A mam go gdzieś. Niech się uleczy, a to ja sobie otworzę skrzyneczkę. Oby to nie była mimikra. Na szczęście nie. Co my tu mamy? Kamień błyskawic, całe 3 sztuki. Za mało. Żeby się dobrze bawić. Nie no, zostawiamy go tutaj? Serio? Czy... Poczekamy, aż się ogarnie i będzie chciał wejść. Choć w sumie teraz z tej pozycji mógłbym rozprawić się z jeżami. Ile? 2 strzały na jednego. No dobra, ej. Sobie zobaczymy z nim na dole. Może jakiś przedmiot zostawi. Może o to chodzi. Wow. Aha, a jak... Wy z mrokiem wyglądacie kiepsiutko. Dobra. Ale co, próbowałeś się leczyć tam? Nie, widzę, oni chyba zbyt mocnych zakręć to nie mają. Ale kurczę, moje też, bo coś trafić nie mogę. No dobra, wiele małych duszyczek i serio to mi krzywdy by raczej nie zrobiło. Skoro pojedyncza nie robi, to czemu ich deszcz miałby zrobić na mnie jakiekolwiek wrażenie? Cholera, no. Ale tuż się robi upierdliwe. Tak po prostu. Nie mamy czegoś innego. Kurczę, no w sumie mam to. To na pewno doleci. No, i to rozumiem. Co, już chcesz wchodzić? Jeszcze nie. Szkoda. Dobra, może wspomnienie sięgnie. Choć wątpię. No, oczywiście. Mrok jest fajny, ale kurczę, zasięg jest krótki niestety przy zaklęciach z mrocznego typu. Dobra, skorzystajmy z drabinki. Może się okazać, że zaraz będę musiał tam wejść z powrotem w trybie pilnym. Jak tu się zaczaił jakiś jeżyk. Albo coś. Okej, nie, dobra, tu nie przejdę, ale może te wrota się otworzą po jakimś czasie. Albo po pociągnięciu jakiejś wajchy. Ej, nie no, gdzie on tym razem uciekł? No nie róbcie mi tego, no nie każcie mi go szukać. Kurde, jeszcze jeżyk tam jest, no. Nie, ale serio, tu się czaisz, świnio, no to chodź. Proszę, jak najdalej od jeży. No jesteś gotów zawalczyć? No jeszcze rzuca czymś, co wprawia moją zbroję i mój sprzęt w korozję, no. Ale jesteś za mną, tak? Dobra, no to chodź, no to chodź. Ja cię już, kolego, przywitam należycie. Ja cię przywitam. W ten oto sposób. I poprawię dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. No i zszedł na dół. Jaka szkoda. Nie, dobra, chodź na górę. Dobra. Teraz tak. Już wchodzi? No przestań, kurczę, zmieniać mi lokon. No nie, no już, już, wiksujesz, już, tchórzu. Nie, dobra, idź na górę. Mogłem sobie buffa jakiegoś rzucić. Ojojoj, jak mi przykro. Ojej. Ale dobra, tutaj przynajmniej nie ucieka na dół.
No sorry, jak będę walczył, to naprawdę nie masz szans. Nie masz najmniejszych szans. O kurde, teraz masz. No ale nie uciekaj na dół. No ty świnio. Dobra, skoro mam cię w lokonie, to może mi się udać wytrafić. Kurde. Oczywiście tu się schował, gdzie go nie trafię. Dobra, już pewnie zdążył się napić. Jeszcze korozja, tak? Co za baton, co za matą. I jeszcze Jerzyk. No nie. Za dobrze mi idzie. Za dobrze mi idzie. Żeby tu tak zginąć. Dawaj. Dobra, tu się napijmy. A co tam? Jerzyka trzeba rozwalić. Bezapelacyjnie. Ta sprawa nie podlega dyskusji. One są zbyt silne. Nawet jak dla mnie. Okej, ale ten już będzie miał pewnie znowu pełne zdrowie. Mówię o kolesie, oczywiście nie o Jerzu, bo Jerzy zaraz zginie. To poratujmy się. Może słonecznym ostrzem. No choć w sumie to nie współgra zupełnie z pierścieniem, jaki mam. Ale dobra, trudno. Ej, mogłem się uleczyć. Ej, bo nie wiem, gdzie on jest. Znowu gdzieś się schował, no... No czy wy żartujecie sobie teraz ze mnie w setnym odcinku? Takie jaja z piechola sobie robić. Nie no, jeszcze Jerza. Podjudziłem chyba. Na własne życzenie. Nie, serio, gdzie ty się chowasz? No tu jesteś, no kurde, co za świnia. Dobra. Tu zaczynamy. Taniec mieczy. Ale właściwie to będzie taniec jednego miecza, bo nawet lancy nie mam zamiaru dopuścić do głosu. No chyba, że teraz. Jakimś zdradzieckim pchnięciem w plery. Dobra, ładnie się kręci piechola, ale nic z tego chyba dobrego nie przyjdzie. O, szyb. No i on znowu ucieka. No naprawdę, trafiliśmy na tchórza, po prostu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ta postać, z którą teraz właśnie walczyliśmy, to tchórz. I to nawet nie był najeźdźca. Zwykły, normalny koleś, przeciwnik, który był umiejscowiony w pobliżu ogniska. I tak się namęczyć. Nie no, męczarnia to może nie była, ale była to jedna z bardziej upierdliwych walk w Dark Souls 2 do tej pory. I dobra, tu on był tylko ślepy zaułek, tak? Ale czy na pewno? Tak, na pewno, dobra. Szkoda. Więc będziemy przechodzić koło ogniska, tak? Nie. Tu będzie ognisko, jeszcze też właśnie nie. Okej, dobra, sprawdźmy najpierw górę. Tam była co prawda jakaś wiadomość, pewnie tycząca się tego gościa właśnie, więc ja z chęcią ją przeczytam. Uważaj na upiór, to znaczy łajdak. No i tu się zgadza. Choć w sumie ja bym tam bardziej użył słowa tchórz, bo bardziej pasuje. Okej, wąska kładka. Żeby nie spaść na dół, tylko przypadkiem. Okej, i tu był pewnie ten mag. Ej, to mi wygląda wybitnie. Aha, dotknąłem plamy krwi pewnie przypadkiem. Ale też macał ściany i przy tym zginął. Przed tą kłamca. Uważaj na cios w plecy, więc atak. Serio? Kto miał tutaj walnąć? Ej, mówiłem faktycznie, że coś się jednak stanie, że te wrota się otworzą. Tylko właśnie, to mi wygląda... Nie, chyba jakaś jaskinia tam jest. A myślałem po prostu, że... Biała wielka przestrzeń. Aha, dobra, widzę skały, jest wszystko okej. Okay. Dobrze podejrzewałem. Aha, i pewnie tutaj łajdak wykonywał dopiero backstaba. Nie! Kurde. No nie, w sumie dobrze, bo i tak chcę iść teraz tam dalej. Tam koło ogniska właśnie. I sobie przysiądziemy, bo estusik jeden tylko. A to niezbyt dobrze przed dalszą eksploracją mieć tylko jednego estusa. Co prawda klejnotów spory zapas, ale... Ej właśnie, acz nie. Myślałem, że górą może idzie przeskoczyć jakoś na drugą stronę. Ej, a może z racji tego, że... To jest setny odcinek, to chociaż spróbujemy zaatakować inny świat. Tylko dobra, jeżeli tak mam zrobić. Skoro taki pomysł już się w mojej głowie pojawił, no to może ustawmy sobie wszystkie właściwe rzeczy. No, i może... Spróbujmy, no kurczę, no co mi szkodzi spróbować? Pewnie i tak się nie uda. No właśnie, nie znaleziono świata do zaatakowania niestety. A i co my tu mamy? Magiczne dwa kamienie. Kurczę, no myślałem, że takie rzeczy już się roztopią zupełnie, kiedy już wichury nie ma. No ale cóż, no nie udało się zaatakować, spróbujmy jeszcze drugi raz, w pobliżu ogniska właśnie. No niestety, no ale ktoś tu się kręci, no. Ktoś tu się kręci. Dobra, usiądźmy już. Ej, właśnie, to nie tutaj jednak, tak? Ale, ej, wiecie co, sprawdzę.
Wiem, że to strasznie głupie z mojej strony, ale sprawdzę po prostu, czy tamten koleś w dalszym ciągu się będzie pojawiał, czy nie. Nie, nie ma go. Dobra, to o to chodziło. O to tylko mi chodziło. Żeby już więcej mnie nie zaszczycił swoją obecnością. Dobra. Jeszcze raz. To 3 razy sztuka. No może tym razem, może tym razem. Niestety, nikt się tu nie kręci. Albo po prostu moje łącze w tym momencie jest zbyt słabe, a uploaduję odcinek. Kurde, tam nie wejdę na górę. Fuck. No to co, no to pozostaje iść tam, gdzie jeżyki były przed chwilą. Ale najpierw może... Oj, nie rób tego. No, uff. No, chyba szykował coś większego dla mnie. No i tak samo jak ten teraz, coś tam próbował. Nie, ale serio, tak naprawdę słabi są. Naprawdę są słabi, no nie stwarzają żadnego większego zagrożenia. Już naprawdę jeże są mocniejsze i bardziej śmiercionośne. Nie, serio, ale nie chcę się borykać z nimi właśnie. Więc użyjmy klejnotu. Ej, no co? No nie. Tak, to my się, jeżyku, nie bawimy. Skąd ty się tu wziąłeś? Nie, serio, to było mega nie fair. Jeże nie wchodzą po drabinach. Kurde, czemu Estus? Nie zapomniałem. No tak właściwie pomyliłem się. Nie dojechałem do klejnotu jeszcze. Dobra, kit. Tak to trzeba załatwić. Bo tu może być jakiś jeżyk. No właśnie, nawet kilka, więc nara! Żegnam. O zięble, jak ta lokacja. Okej, co my tu mamy? Spróbuj zeskok i spróbuj lewo. No tam jest przedmiot, faktycznie. Ale czy nie lepiej po prostu zejść? Przecież tam jest chyba właśnie przebieganie, tak? Dobra. Zasugeruję się wiadomością i faktycznie przebiegnę. Okej. Już się nie wrócę. Chyba stoimy na lodzie. Czy coś będzie miało zamiar mnie wciągnąć? Pod powierzchnię. Cholera, oby nie. Co? Tej, no przecież to jest ten brzydal z trującej wieży. Zresztą, no nie, trująca wieża się oczywiście nie nazywa trująca wieża, ale... Wiecie, o kogo mi chodzi. Znaczy, o co tak właściwie? Dobra, już pewnie zaraz na mnie skoczy i zje. No, wiedziałem, że będzie próbował. Ej, mało to zabiera. Zbyt mało, żeby się cieszyć. Dobra, to może dual wielding. Znaczy, oburącz po prostu, oburącz. Ej, ale się ślizga na tym lodzie, tak samo jak ja chyba. Oj. No, kurde. Ciężki bardzo, ale też bardzo prosty i bardzo dużo zabiera zdrowia. Ej, kurde, muszę się mieć na baczności. Nie chciałbym tutaj zginąć, zwłaszcza, że tutaj dużo przedmiotów jest. Kurde, on się porusza naprawdę kiepsko, kiepściutko. Dobra, ale może tak, wspomnienie. I co tam jeszcze mogę? Mogę mroczną broń sobie rzucić, tak dla poprawy. Ej, gdzie on idzie? No kurde, nie podoba mi się to, w jaki sposób on chodzi. Aha, ja bym po prostu chciał ataki mierzyć. Ale dobra, chyba jeszcze jedno cięcie po nim. No, uff, dobra. Jeden problem z głowy. Pierścień wojownika kości słoniowej, czyli Ring of the Ivory Warrior, może. Ale sprawdźmy. Kurczę, boję się, że coś mi naprawdę pod lód wciągnie zaraz. Nie. Oj, tak, to. Pierścień strażników Eleum Lois. Ataki z pierścieniem znacznie obniżają energię wroga. Eleum Lois istniałoby stłumić rozszalałe płomienie, lecz gdy gwałtownie otwarto wrota z kości słoniowej, kraina ta stała się zimna i pusta. Dobra, czyli kolejne przydatne informacje o lokacji, w ramach której, a to właśnie w obrębie której się poruszamy. Duża pałka plus 8. Podniesiona. Migoczący tytanit. 2 razy. To też... Nie, zawsze się cieszę, jak jakąś rudę podniosę. No ale już niekoniecznie z korzeni. Z korzeni już się nie cieszę. Ej, dobra. Jest i przejście dalej. Pieprzone jeże! God damn fucking hedgehogs, no. Dobra, to trzeba załatwić szybko. Dobra, na szczęście padają na bułę. Tylko dosłownie na jedną bułę, ale... Ej, co naprawdę dużo zabiera mój mieczyk, jak już tak się wpresują same na tą bułę właśnie. Ej, no może czegoś strzegły. Chyba przejścia dalej. Dobra, tu nic nie ma, tak? Dobra, na szczęście mój miecz jest naprawdę wytrzymały. Myślałem, że więcej z niego zejdzie. A właśnie, to są przedmioty, których nie podniosłem jeszcze. Gładki jedwabisty kamień plus szkarłatna woda. A, w ogóle te wszystkie kamienie wcześniej, które miałem, zaniosłem do gniazda.
i okazuje się, że za większe, nie małe, gładkie, jedwabiste kamienie, tylko za normalne, dostajemy sztaby i migoczące tytanity i do tego jeszcze czasami, ale bardzo rzadko, wpada też prastara smocza kość, czyli jest o wiele lepiej. I tak samo skamieniały przedmiot, który jest okrągły, można też tam zostawić i też się dostaje. Ale to już właśnie teraz zazwyczaj smoczą łuskę, czy tam smoczą kość, no wiecie o co chodzi. Najlepszy przedmiot do ulepszania. Co my tu mamy? Lewo. Powiadacie, że lewo, a z prawej przejście, ale co po lewej? Po lewej nic. A może? Dobra, ktoś tu z dużym łukiem, ale on biegał. Chciał zaatakować, ale nie mógł. Dobra, uważaj na głaz. Dobra, więc może nie wchodźmy tak zbytnio ochoczo. Ej, kurde! No nie, ja go wpuściłem sam, na własne życzenie. Ale moment, czy to jest ta lokacja? Tak, dobra. To nawet można było zamknąć te drzwi, ale boję się, że jak je zamknę, to później pójdę z drugiej strony, już nie będę mógł ich otworzyć. Dobra, ale znowu zapętliło się delikatnie. Więc może i tutaj też. Ej, czy to są olbrzymy? Takie jak z końcówki gry, po których plecach się dochodziło do tronu. Dobra, to ja już zawczasu rzucę sobie może roczną broń, jeżeli pozwolicie. Klejnocik. Ale zaatakować ich nie mogę. Ale tam jeden się świeci. Ej, dobra, właśnie, a może stary trik zadziała? Czyli zabójstwo jakiegoś przeciwnika w ich najbliższym otoczeniu. Czyli akurat w tym konkretnym przypadku będzie to jeżyk. I? Oj, no. Zapalił się? Pewnie, że się zapalił, tylko pytanie... Ej, kurde! Aha, dobra, i zmoczyłem, bo okazuje się, że olbrzymy na cel wzięły sobie mnie. Zamiast pieprzonych jeży, ja myślałem, że tworzę sobie sojusznika, a okazuje się, że nie. Dobra, i teraz sojusz mnie zabijesz? No, prawie. Kurde, czemu klejnot? Oszyt, no. Kurczę, z racji swoich mniejszych rozmiarów niż normalny gigant, są delikatnie szybsze, ale oj. Dobra, pięknie, że to mnie trafiło. Jak bardzo pięknie, jak bardzo pięknie. Aż ej, 3200 za niego! A nie był taki ciężki aż. Dobra. Jakby tu jeszcze ubrać chciwego węża do tego, pierścień. No to tu by można było coś ugrać nawet. Dobra, tak proszę, dziękuję. No zbliżanie się przewrotem w przód nigdy nie jest fajne i dobre. O jeszcze ty. Nie. Nie lubimy tych jeży. Dlatego serio teraz muszę uważać właśnie, czy atakuję już go, czy jeszcze nie. O kurde, nie... Nie, co ty robisz? O, dobra, na szczęście żyje, ale chyba niedługo, bo jeżyk mnie dopadnie. Albo on! Nie, dobra, kochani. Koniec tego ostatniego odcinka. Sorry, wybaczcie, że to nie będzie odcinek godzinny albo coś w tym stylu, ale naprawdę muszę już kończyć po prostu. Nie ma czasu na celebrację w Dark Souls 2. To jest zbyt poważna gra na takie niepoważne rzeczy. Z okazji ostatniego odcinka z Dark Souls 2 to ja mogę oficjalne gratulacje co najwyżej przyjmować. A nie się cieszyć i radować i nie wiem, fajerwerki, szampany, piccolo i tak dalej. Nie. Tu jest płomień, krew i piach i pot. Pot przede wszystkim chyba. Tak dosłownie, faktycznie. A dobra, wielkie dzięki za oglądanie, jeżeli wśród was jest osoba, która właśnie w tym momencie skończyła oglądać setny odcinek. Czyli obejrzała wcześniej od 1 do 99 i jeszcze dodatkowo ten teraz, to mój szacunek i ukłon z mojej strony. I też od Piechola oczywiście, tego wewnątrzgrowego. Respekt. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!